Witam Państwa. Chciałbym powiedzieć dzisiaj o bardzo ważnej sprawie o książce, która została przygotowana specjalnie na ten czas, w związku z tym, co się dzieje z Kościołem, a właściwie, w związku z tym, co się będzie działo dlatego, że będzie bardzo głęboki wstrząs światopoglądowy. Ta książka została specjalnie przygotowana jako wydanie rozszerzone, ekskluzywne, i będzie pełnić bardzo ważną rolę repozorem. Ci, którzy jej nie znają, to dla nich od razu wyjaśniam, że jest to coś, co opisuje patologię w historii kościoła. Takie, które są nieznane, nigdy nie były wcześniej nigdzie, gdzie indziej opisywane w jakiejś takiej szerszej formie, powiedzmy, książkowej, a są, uwaga, najcięższym oskarżeniem kościoła, jakie tylko sobie można wyobrazić. Dlatego, że mowa jest tutaj o tym, co kościół robił z dziećmi, o kastrowaniu dzieci, na przykład w celach religijnych. Gdzie ofiar tego było nie 10, 20 czy 100, tak jak dzisiaj, w tych skandalach seksualnych, tylko około miliona. Miliona. I to zjawisko zdradza rzeczy, które ludzkość musi poznać przed jakimkolwiek przewartościowaniem. Musi je dostrzec i musi je sobie uświadomić. Dlatego, że tak jak Karl Gustav Jung na przykład powiedział. Że oświecenie nie, nie osiąga się przez wyobrażanie sobie obrazów światła, tylko przez uświadomienie sobie, czym jest ciemność. I od siebie tu mogę dodać yy, i przez uświadomienie sobie, skąd, z czego ta ciemność się bierze w ogóle, bo ona się bierze jednak z ludzi, prawda? I to zjawisko, ta patologia tysiąc razy większa niż to, co jest dzisiaj znane, ona. Zdradza e, coś, ona zdradza pewną prawdę o człowieku i o chrześcijaństwie, o kościele oczywiście, w sposób taki, że y, nie da się tego, tej, tej prawdy ujrzeć w inny sposób. To znaczy, mam na myśli to, że dzisiaj, moi, w moim odczuciu, to, co y, Odrzuca ludzi najbardziej od kościoła, to nie są, w moim odczuciu, tak jak mówię, to nie są same skandale, tylko y, dziwne dla ludzi reakcje hierarchii kościelnej na te skandale. Niezrozumiałe, które zdradzają pewne zjawisko psychologiczne. Bo jak na, na przykład słyszeliśmy y, na konferencji episkopatu, że Temu winny, winny jest tym skandalom, tym, tym aferom, winny jest grzech pierworodny, albo że winne są same dzieci, na przykład, bo też było takie oskarżenie yy, padające z yy, ust hierarchii kościelnego, to yy, ja mam wrażenie, że dla przeciętnego człowieka to była rzecz nie mniej odrzucająca go od kościoła niż same skandale. To znaczy, to, co dogmatyzm zrobił z ludźmi. Czego nie opisuje się generalnie w najróżniejszych artykułach, jakieś pojawiają. I to jest prawda, która w tym wariancie, mowa jest tutaj o tym, co działo się w państwie kościelnym głównie w XVIII wieku. W tym wariancie, ta prawda, o tym, ten mechanizm tego tej ciemności on jest widoczny w, jakby w tysiąckrotnym powiększeniu. I tutaj widać rzeczy, które uważałem, że trzeba powiedzieć w obecnym czasie ze względu na to, co się wkrótce będzie działo, ale między innymi też dlatego, że to co widać na tym przykładzie historycznym to, że była patologia rozdęta do granic niemożliwości, z całą teologią podbudowującą to, z bardzo rozbudowane zjawisko masowe, społeczne, norma społeczna w zasadzie, można powiedzieć, która, mimo olbrzymiej ilości ofiar krwawych, opisywanych zresztą, uwaga, w XVIII wieku wprost, jako ofiary składane na ołtarzu wiary, krwawe, Pomimo tego, pomimo powszechności tego, ludzkość, ludzie później, a zwłaszcza Kościół oczywiście, bardzo ze zdumiewającą skutecznością wyparli to do, ze swojej pamięci, w ogóle ze świadomości. Mimo takiej powszechności i mimo tak dużej ilości ofiar, tak jak mówię, tysiąc razy większej czy sto razy większej niż dzisiaj. I to jest też bardzo ciekawą prawdą. Bez zrozumienia tego mechanizmu, jak taka ciemność mogła być podtrzymywana, generowana, a później wyparta, zapomniana, nie wkroczymy w lepszą przyszłość. Ludzkość musi to zrozumieć, yy, dlatego że yy, bez tego nie uwolni się nigdy od tego balastu, który jednak jest. Bo jednak ta patologia w myśleniu. Percepcji w tym, co, tak jak powiedziałem, dogmatyzm z ludźmi robi, ona jest. Ten obraz Boga wykrzywiony, który widzimy poprzez te patologię, on nadal jest wykrzywiony. Kler nie może robić tego, co po prostu robił 100 lat temu czy 200 lat temu, bo społeczeństwo by mu na to nie pozwoliło, humanizm by mu na to nie pozwolił, tak pogardzany przez Kler, humanizm. I po prostu nie mogliby tego robić. Ale samo wypaczenie, tak jak powiedziałem, obrazu Boga i samo zaburzenie percepcji, sam mechanizm ciemności, on jest nadal. I kościół, najlepszym dowodem jest to, że za skandale, afery te współczesne, kościół w zasadzie przeprasza tylko wtedy, kiedy dopiero musi. Kiedy zostaje do tego zmuszony. A za to, co tutaj jest opisane, Kościół nie przeprosił nigdy. Więc to najlepiej świadczy o tym, że nie oczyścił się z tego. Nie, spo, nie wyspowiadał się jakby przed ludźmi z tego, bo to by było potrzebne, prawda? Więc wzywam niniejszym również Kościół do rozliczenia się. Z, tą, z, tym, z tym obciążeniem ciemnością, ciemnością, potworną ciemnością, z którą Kościół nie chce się rozliczyć. Więc jeśli nie chce się rozliczyć, to tym bardziej jest to prawdą, którą ludzie muszą poznać. Dlatego, że, i tutaj może przejdziemy do tego, jaki w ogóle jest tak, jest tak naprawdę cel tej książki. Cel tej książki jest taki, że. Ona została przygotowana pod kątem tego, co się będzie działo później, a nie w przeszłości czy tego, co widzieliśmy. Dlatego, że trzeba tu sobie zadać pytanie podstawowe: co się będzie działo dalej i co będzie w szczególności, jeśli ten kościół stojący nad przepaścią ten krok naprzód jednak wykona. Przede wszystkim, tu skrótowo rzecz. Opiszę tylko, bo nie da się, bo to jest to bardzo obszerne zagadnienie. Skrótowo powiem tylko tak. Przestanie, obalony zostanie całkowicie paradygmat, że pandemia jest rzeczą przejściową i wszystko wróci do normy. Zaistnieje percepcja apokaliptyczna, rozumiana przeze mnie w taki sposób, że zmiany są nieodwracalne, idą szerokim frontem, nie da się przed nimi uciec, i tak dalej. Percepcja apokaliptyczna to niekoniecznie znaczy, powiedzmy, interpretację dosłowną, dosłowną biblijną, ale po prostu y, ludzie staną przed ścianą. Ludzkość stanie, uderzy w ścianę i będzie się musiała zastanowić nad sobą, co zrobiła źle, dlaczego Kościół y, umiera, dlaczego musi umrzeć i co, jaka duchowość ma zostać, ma, ma zapanować w przyszłości, w jaki sposób ludzkość w tą przyszłość w ogóle może wyjść i zacznie w ogóle zwracać uwagę na to, że obecne przemiany są pewną zwrotnicą historii. To znaczy można zagłębić się w tą ciemność do reszty, ale jest to też drogą ku przyszłości, ku lepszemu światu. I problem tu jest taki, jeśli chodzi o zasadniczy powód w ogóle tego, co się dzieje, w ogóle wszystkich rzeczy, które w tej chwili się dzieją ze światem i powód też napisania tej książki, to jest to taka kwestia, że ludzkość wygenerowała bardzo silne patologie. Jest to niezdolność do zauważenia rozwoju. Niezrozumienie, czym jest rozwój świadomości, w ogóle, kompletnie. Brak jakiejkolwiek duchowości, fałszywa religia i tak dalej, wyliczać mógłbym bardzo długo i bardzo wiele książek temu poświęciłem. Nie będę tego powtarzał. Natomiast problem jest taki, że ludzkość upadła tak nisko, że nie wyszłaby z tych pułapek w żaden sposób. Nawet gdyby to miało jej nic nie kosztować w oparciu o jakieś argumenty racjonalne, jakiekolwiek argumenty, nie wyszłaby z tego. Po prostu nie jest w stanie zobaczyć takich rzeczy, nie mieszczą się one w kwestii na przykład rozwoju, nie mieści się to w aparacie pojęciowym ludzi. I to, co trzeba zrobić, co jest konieczne w obecnej sytuacji, żeby ludzkość nie zabiła się, nie umarła, przez ten mechanizm ciemności, który tu jest opisany, to jest konieczne jest obalenie światopoglądów w całości. Dopiero wtedy, kultury w zasadzie, szok kulturowy dopiero wtedy ludzie będą w stanie zastanowić się nad tym, w jaki sposób tą swoją przyszłość mają budować, bo oni muszą ją sobie zbudować. Narzędzia dostaną i będą mieli taką możliwość, będą mogli to zrobić. Ale po prostu na razie są na to tak zamknięci, że nie ma możliwości dotarcia do, niego, do nich. Dlatego cały plan przemian na Ziemi opiera się przede wszystkim na obaleniu dotychczasowych światopoglądów, po to, żeby ludzie się mogli otworzyć na przyszłość, żeby mogli chcieć w ogóle. Żeby w ogóle chcieli zbudować lepszą przyszłość, której nie zbudują, dopóki takich mechanizmów tworzących ciemność sobie nie uświadomią. I to jest w związku z tym książka, ona jest wprawdzie potworna. Straszne rzeczy tutaj są ujawnione, dlatego że tym bardziej straszne, że ludziom nieznane do tej pory. Ale yy, ona jest bardzo ważna, Dlatego, że to jest wgląd w mechanizm tworzenia przez ludzi ciemności, która ich nadal obciąża i muszą sobie uświadomić, żeby mogli z tej pułapki wyjść. Więc zachęcam do zainteresowania się tą książką, która, tak jak mówię, jest przygotowa przygotowana w sposób szczególny, specjalny. Bo jest bardzo ważna i nie ma w ogóle w tym świecie żadnego odpowiednika i jest dostępna na szczęście w Polsce. Dziękuję Państwu bardzo.